Dzisiaj sobie obejrzymy mojego hula, tak? Hul czarnymi ze składem. Dawno nie zaglądałem. Zobaczymy, co się w nim dzieje. Mam nadzieję, że ma się dobrze. Podmiłem trochę im. Tych dwóch odkładów. Ten był zdrowy. Ten najsilniejszy. Były identyczne, ale ten najsilniejszy. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, co jest w środku. Zastanawiam się, czy dać im na zimę teraz przynajmniej cukru i teraz zobaczę, czy będzie, czy mają, czy jednak trzeba im trochę podać, żeby nam szła do zimy rodzina silna, a nie na zasadzie, że a może się uda. To chcę, żeby się udało, więc chcę im jak najbardziej teraz chcę im po prostu pomóc jak najbardziej, żeby o. Tak to wygląda. Tu sobie siedzą, tu trochę poddymimy. O. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy będzie potrzebna interwencja z dokarmianiem, czy nie? Widać, nie ma zgniecionych pszczół na tym. Jak zamykam, to uciekają przed nieszczęściem, przed gnieceniem. Okej, tak to wygląda. Wygląda to dobrze. No i zobaczymy. Jak się mają moje pszczółki. Odkład był na czterech ramkach, tak? I dwie ramki poszły po boku, a w środek snowy. O, to już. Widzę, że pszczoła jest wygryziona. I zobaczymy. Muszę w końcu kończyć, trochę się boję, bo jednak mimo wszystko czarne dzikusy. No pokażcie, co tam macie. No trudno, może być urządzenie. Tu jest zasklepione, ale to jeszcze jest stare z ramki, z odkładu. Tutaj też jest ramka. Ogólnie jest raz 4, 8, 8 snów. Chyba tak bym chciał je zostawić na zimę. O, tu jest miód znoszą.
Jest jeszcze stary czerw. Spróbuję znaleźć matkę. O jest, matula, proszę. Widać? Czy nie, nie jest widać kropy? O, sobie chodzi. Fajnie, fajnie. O, czerw składa tutaj. Serwa. No ale widać, że są zdecydowanie żywsze niż, niż te moje z Bikłana. No dobrze, teraz zobaczymy, co powyprawiały na snozach. Jak tutaj się sprawy mają. Co one tu robią? O, są larwy. Widać? Tu są piękne larwy. Tutaj, o, w tym miejscu. Larwy jajeczka po całym czerwiu. Na górze trochę na kropu. Czyli tu jest dobrze. Czerwi jest wspaniale. Dobra, może im trochę podymie. Żeby na wszelki wypadek. No. No, dobrze. By się nie denerwowały. Dobrze, tu jest kolejny plaster. Co my tu mamy? Jest czerw. O, proszę. Rozklepiony. Ładnie. No i jest nakrop. Znoszą nakrop. Jajeczka. Nie no, świetnie czerwi. Dobrze jest. Czy to jest dobrze? O, ten plaster jest bardzo ładny. To widać, on już jest bardzo ładny. Duży. Tylko pytanie, jak będzie z miodem. Żeby na zimę miały zapas. To jest w tym momencie najważniejsze dla mnie. O, tu jest piękny czerw. O, proszę, na naturalnym plastrze. Jest czerw. Jest czerw, na górze jest trochę miodu. Najwyżej na zimę cukru dostaną. Nie będę. O, kolejny plaster. Też jest duży, ładnie zbudowany. Dobrze. Z tego wynika, że jest dobrze. O, o, nawet ciężki. O, jest piękny miód. Tu jest na górze trochę pierzgi. Miód. Wygląda, że to jest dobrze. O. Nie chciałbym tutaj się cieszyć, ale pszczoły to są łagodne. No i jest czerw, jest bardzo ładny czerw. Jest dobrze. I to są te ramki z odkładu. Tutaj widać czerw. Thank you.
I tu też jest czerw. Czerw jest, czerw się, znaczy się, że jest na pustokarmu. To jest ciężka, jest dobrze. To chyba wszystko, jeżeli chodzi tutaj o ten ul. Ładnie czerwi, nitki znoszone. Pójdziemy do wigmamy. Wlotków jeszcze nie kitują, nie widać, nie są zakitowane. Jeszcze nie mają ochoty, albo nie jest źle. Dobrze, zamknę go i idę do drugiego.